No to ja witam pięknie ponownie wszystkich na Hitboxie, wszystkich na YouTubie. To jest gra o agencie Blaskowiczu. W sumie ma już troszkę, ale nigdy jej nie pokazywałem tak jakoś dłużej na tubie ani nigdzie i teraz będę w nią grał. Co tam jeszcze ważnego powiem, no. Wiadomo, na YouTubie łapka w górę. Jeżeli by ktoś chciał sobie ją kupić, to zapraszam na G2A, bo jest za 20 parę złotych. Także pod filmem znajdziecie link w opisie i co, jadymy, dobra. Nowa gra, jest 5 poziomów trudności, ja wybieram poziom dla prawdziwych bohaterów. Czy ja jestem bohaterem? Zastanawiam się właśnie. A no i z kodem Pieron zniżka, tak, z kodem Pieron 3% taniej. Dobra, może nie będziemy przesadzać. Jestem doświadczonym graczem. Nie jestem bohaterem. Bez przesady. Bo... dobra, leci. No i jadymy. To jest moja ulubiona postać. Ja tylko troszkę sobie zgłośnię, bo jednak jest... Czekajcie, może ja to zgłośnię w systemie lepiej? A nie, w systemie jest głośno bardzo. Nie wiem czemu. O, dobra. Chyba zaś przesadziłem. Agent Blaskowicz. Dobra, teraz mamy super zadanie. Gdzie są te? Thousands gallons. Spaliło mi rękę, ale ja jestem foja proof. To się nie boja. Idziemy do Cargo Bay'a, Michaela Bay'a. Tak, pilot ma wyborny akcent, wyborowy wręcz. No, żni. No, czulomy wszystko, raus, raus. I... no leci wszystko. A! Uje! Patrzcie, ciu! Dobra. Poszło, jak to się mówi. W ogóle. Dajcie mi znać, czy wszystko jest dobrze słychać, dobrze widać. O! Ała moje oko. Dostałem odłamkiem. Flak. Brat Flak. What the devil? Git, to dobrze. Kaj! Kaj jest ta... a. 5 na 5, dobrze. Obawiam się... ooo! Czy to nie za dużo? Teraz wystrzeliwujemy niemieckie myśliwce, które tak naprawdę nigdy nie powstały. Znaczy w tej grze powstały, ale w rzeczywistości nie wyszły nigdy poza... ojej. Poza fazy testów. Także to jest podwójne zaprzeczenie faktów historycznych. Nikt nie mógł do nich strzelać. No nigdy ich nie było. Cóż. Powstały naprawdę? Ale chyba nie były jakoś tak tego. Rozpowszechnione.
Żyja! You're still breathing, you dummy bastard. You're tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Jesus Christ! Vulture One, coming, Vulture One! Medpack free, Blasko. Use it! Dawaj! Oblatany był jeden prototyp, zaczęto budować drugi. Taki bajer. Także w każdym razie dobrze, że nie były użyte na szerszą skalę, bo by się ta woda inaczej potoczyła. Woda! Co ja gadam? By się ta wojna inaczej potoczyła. Co? O czym ty do mnie mówisz? A! Your problem, Condor 9. I see smoke. I see solution coming off your rudders. Your freeze ailerons are done. Yeah, this thing handles like a concrete fridge. Thanks, Fergus, for the... Dostał. Condor 9! Come in, Condor 9! That's a troop transport. Condor 9, come in, come in, Condor 9! Condor 9, Condor 9! This is Condor 9! Who's this? Private Wyatt! Sergeant 9, Airborne! All right, bear boy. Listen up, pay close attention. Now, you see the pilot's wheel? Yes, sir! Padowolant. I want you to grab it. Ja bym nie wiedział, co łaź nawet. And pull it towards you. And don't turn it, mind you. You keep it level, just pull it towards your chest. Okay, sir! I think it's working! We're leveling out! Okay, Private Wyatt. I need you to do one more Condor thing for me. Nine! Sir! Have a man ready by the side door. You are getting visitors. Teraz będzie bardzo realistyczna scena. Nie żebym spoilował, ale ja już to przeszedłem, to wiem. Ready? Mogło tak być, nie? Mogło tak być. Tak też. Wow! No, jak najbardziej. Bardzo legitne. Tak mogło być, mało tego, powiem bez kozery, tak było. To jest człowiek, patrząc na jego twarz, zniszczony wojną. Wszyscy są zniszczeni wojną. To jest żołnierz brytyjski? Wszyscy to są... Nie, to jest Amerykan. Amerykun. To jest Parachute Regiment. Ale to jest Brytyjczyk chyba, nie? Tak wygląda. Chociaż... Nie no, nie wiem. To jest Murzyn. Czyli są tutaj wojska afrykańskie też. Nie wiem, czy tak można mówić. Szukamy Polaków. Bo Ślązacy pewnie w Wehrmachcie. Ten się zestresował? Jeb, liś, jeb. Ogarnij się. Damn it. If you don't stop this head now, Fergus, that window is closed forever. We will lose this war. I got an idea. Look, I've got to go. Blaskowicz jest Ślązakiem? Polakiem. What's the command out? Condor 9 out. Grab your ball back, Blasko. Freeze for impact. We're coming down hard. Co ja mam coś ci tu pomóc? Co ja mam robić? Niewiele musiałem robić, szczerze mówiąc. No, 46 rok. Lepiej, żeby z tej gry się nikt nie uczył historii, bo... Tak naprawdę wtedy wojny już nie było. Drugiej. No one knows why. People are getting desperate.
not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Wielkich mechanicznych psów też nie było wbrew pozorom. Naprawdę. Nie myślcie, że na lekcjach historii was oszukiwali. Nie oszukiwali. Fergus, what's your status? Blaskowicz, we've got a skit of them bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hell beast is trying to fucking eat it. No joke. Bez kitu. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? A private wire, flash your light. Blasko, can you see the light? Yes, I can see. Wait, turn off the light, turn it off. Yes, sir. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. Utterly fucking trapped in here. But if you could access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work for bugger all. Yeah, hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be alright. Good plan, Fergus. Coming to you. Powiem wam, że to by było ciekawe w sumie, jakby taka broń miała, jakby takie rzeczy były w rzeczywistości, nie? Mechaniczne psy and stuff. Beka. Witam wszystkich serdecznie, którzy przybyli na live'a. Ah. No jeżeli ktoś nie pamięta trupie główki, to jest to jeden z głównych złych w Return to Castle Wolfenstein. Nie oszukujmy się, tak się to gada. I on tam wymyślał te wszystkie mutanty bez nóg i te inne. Kojarzycie pewnie, o co łazi. Taki łysy, blady, z monoklem. Mało estetyczny człowiek, krótko mówiąc. Delikatnie rzecz ujmując. Taki Nazi bad guy. Blaskowicz ma tą zaletę, że jak rekin ma skrzela. W końcu jest super bohaterem. Także oddychanie jest dla dzieci. Umówmy się. Umówmy się. Dobra. Obejrzyjcie teraz. Problem z głowy. No i moi drodzy, tak wygląda wojna. Spadają samoloty. To jest zamek. W sumie to wygląda trochę jak Bazylika Mariacka w Gdańsku. Ewentualnie może się to kojarzyć z flakturmem z Medal of Honor Airborne. Fajna wieża, fajna w ogóle. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak tu jest przedstawiona wersja powojennej historii, w sensie jak tutaj jest przedstawiona wersja świata po wygranej Niemców. Bo to jest oparte na prawdziwych projektach, w sensie to, co tam Albert Speer dla Hitlera projektował, to tutaj są na tym zaczerpnięte inspiracje tego świata tam po wygranej hitlerowców. I cała ta architektura, jakby to się rozwijało, potem tutaj jest tak przedstawione, jak to by prawdopodobnie mogło wyglądać, ale na szczęście nie wygląda, bo się nie udało nazistom. I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. Got it. I'll radio updates from our position. Right, lads, you ready to lay down suppressor fire? Blaskowicz to jest prawdziwy Polak. Patriota. Dobra, mamy, to jest taki Thompson, tylko że nowoczesny. Można się ślizgać, się bardzo lubię się ślizgać w grach. Match explosion.
Można tak, można... Czekajcie, można było jakoś tak się tutaj wychylać, to jeszcze mnie nauczą. Dobra. Czekamy na... Aha. Teczki. Jak to rozwalić? To się jakoś tutaj rozwalało. Chyba nie tak. To jest coś za letko. Handgranate. Klasyka. Klasyka, moi drodzy, kina akcji. Aha, alt i tu jest pierwszy Niemiec. I patrzcie, co ja mu zrobię teraz. No. Pierwszy Niemiec za mną. Jak to mówią, pierwszy Niemiec zawsze jest najtrudniejszy. Czy jest w tej grze kopniak? Kopniaka nie ma, ale są sekretne RAR-y są. Ło! Aufpassen. Sie hat nicht... er hat nicht aufgepasst. Ja bym sobie dał odrobinkę ciszej. O. Rolka w górę, zmienić broń. No, to też nie istniało tak naprawdę. Także nie sugerujcie się. Tajne, to są tajne włazy III Rzeszy. Straszna broń. Tam się zamykało więźniów politycznych. I zamieniało na dżem. A! Dwa karabiny kontra jeden. Zawsze lepiej mieć te dwa. Dobra. O! Gdzieś tu był niemiecki pies tajny. O! Widzieliście? Trzeba uważać. Nigdy nie wiesz, kiedy wyskoczy na ciebie tajemny niemiecki pies bojowy. W ogóle ciekawe, nie? Wygląda legitnie, mogłyby takie rzeczy być. W sumie czemu nie? Tak, potem będzie upgrade i będą trzy karabiny. A, bez kozery powiem cztery. Panzerhund, dokładnie. Dobra. To jest ciekawe. Tym by mogli nawet Anglię podbić. No i w tej historii akurat Anglię podbiją. Tako je prawda. Uwaga! No Achtung, Achtung. Jakoś słabo uciekali. Złamanie wszelkich zasad. Kurde, druga wojna to było też złamanie wszystkich zasad. Panie agencie Blaskowiczu. W ogóle, zastanawialiście się kiedyś, po co im te maski na ryju? I oni w ogóle nie mają oczów. Musi im być... O! O kurwa! Tutaj jest bardzo gryfna
walka... A! Bardzo gryfna walka wręcz. Takie fajne są animacje. Dobra, mamy parabelkę. Zdawałoby się, że taką broń dostawałoby się w pierwszej kolejności, nie? Naturalnie rzecz biorąc, przed karabinem, tak jak to było w Return to Castle, ale to nie jest Return to Castle. Także tu te zasady nie obowiązują. Mam ammo do tego, bo się fajnie strzela z tą 10. To dziękuję. No, kto Niklausa jeszcze na hitboxie nie obserwuje, nie followuje, to niech obserwuje. W ogóle, co jest ciekawe, zaraz wam pokażę. Widzicie, co ten pan ma na ręce? Ma Hakenkreuza i to nie jednego. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W dzisiejszych czasach to jest wielka rzadkość, bo jak wiemy, no ta historyczna polityka jest taka, że teraz nie wolno takich rzeczy pokazywać. Ciekawe, czy mi za to zbanują kanał na YouTubie. Mam nadzieję, że nie. Ale to jest ciekawe, że twórcy mieli jaja i się nie bali i pokazali, nie? No przeważnie tam są jakieś, nie wiem, krzyżyki, jakieś ciulstwa. Mund. Die Zeit ist gekommen. Abenteuer, Mondflug, tragen Sie sich bei der nächsten nie wiem, co to jest to ostatnie słowo. Chodzi o to generalnie, że tam wycieczki w kosmos, przygoda lotu w kosmos zabierze cię do następnego... Następnego czego? Uczymy się niemieckiego z Wolfensteinem. Anmelde... Aha! Anmeldestelle. Ein. Anmeldestelle. Czyli to jest tam Kai się melduje, nie? No. Achtung! Schutz, Ausrüstung tragen oder stets beim Spannungsableiter aufhalten. Oj. Wszystko widać na obrazku generalnie, także idzie się wyznać, nie? Dobra. Punkt meldunkowy. No to godą, tam Kaj się melduje. Dobra. Do tego szło zamontować jakoś tłumik. I no jak? Tu jest mapa. Tu się ciepie granaty. Dobra, jeszcze nie mam tłumika. Spróbujemy to machnąć po cichu. Tłumik był w Return to Castle. Tu też jest tłumik. Tu też jest tłumik. Dobra, uwaga, cio. Jep. Teraz oficjer. Ciul. Czekajcie, dobrze idzie. Ciul. Ciul. Idzie wybornie. Szkoda, że jeszcze nie mogę rzucać nożami, ale będę mógł. Ciul! Dobra, co my sam mamy? Sam idzie bomba podłożyć, ale to jeszcze nie. Jak wyglądał pierwszy Call of Duty w Niemczech? W ogóle wiecie, w Niemczech jest taka polityka, w sensie... Tak się boją tych Hakenkreuzów i tak dalej, że tam niektóre gry po prostu takie nie wyłażą, nie? Mi się wydaje, że w pierwszym Wolfensteinie w ogóle nie było Niemców, w sensie w Return to Castle, w tej edycji wydanej w Niemczech, że oni tam byli jakimiś kosmitami zastąpieni, czy coś takiego tam było, mi się wydaje. Już mnie swędzi ucho. Przez to się zawsze ginie w grach, ale... Achtung! Inhalte können empfindlich auf... Stefle und grobe Behandlung. Militärisches Material.
No czyli, że uwaga, zawartość może... Co to znaczy sztyfle? Co to jest sztyfle? Bo ja z niemieckiego to w sumie trochę poradzę, ale nie wiem co to jest sztyfle. O! Tyszcza po cichu. Zawartość może wyjepczyć. Aha! Dobra. Mit Vorsicht Handhaben. Czyli, że w ryncach jak się nosi to dawać pozór, bo jak springnie, to ino roz. Teraz nie wiem, czy to się uda tu zrobić. Ej! What? Dobra, nie wyszło. A ty! O! Nein! Kurde! No, pierwszy zgon, moi drodzy, pierwszy zgon. Eisen, Stein und Stahl. Wir stehen geschlossen. Tak to było. Kurde, jak mnie swędzi ucho, zawsze w FPS-ach mnie swędzą uszy. A wiecie dlaczego? Żebym zginął. Dobra. Ej! Co on? Ten gościu. Widzieliście to? To jest idealny przykład. Widzieliście jaki mostek pierdolnął? No idealny! SS Hauptamt. Pięknie się wygiął. Normalnie. I że to tak po śmierci w ogóle. Kurde wele. Piękny mostek. Cudowny. Ale się wyg. Łopanie. Fachman. Chyba ten z cyrkusu pitnął. O, cyklonu się wygiął. Tak. Rigor mortis to się nazywa. To jest to. Przykra rzecz, nie? Przykra rzecz. Wyg, ale nie złamał. Właściwie po śląsku trzeba byłoby powiedzieć, że on się eknął. Albo, że on się ek. On się ek, ale nie połomął. Dobra. Teraz wparzamy na... Poważnie. Na dwie parabelki. Matrix na wojnie będzie. Chyba, że się uda bez. Chyba się nie uda. Uda się, nie uda? Dobra. Ładuj. Granatem drugi. No już. Dobra, nie wychylamy się za fest. Izin. Czyli widzę go. Udało się to zrobić mały, że tak powiem, no, bajznik. Ale taki skromny, bez szału. Dobrze. Nie klausero pistolero. Nawet po śmierci hajlują, dokładnie. Tacy oddani narodowemu socjalizmowi, że... Masakracyjo. Militarisches Material. Versand Verpackung. Wszystko rozdupiamy. Patrzcie, to miało iść na front. To miało iść na front i... Jakby poszło na front, to by jakiś człowiek sobie coś z tego zjadł, czy coś. A tak to Blaskowicz to wdupił i tyle. Ja już przeszedłem kiedyś, ja już przeszedłem wcześniej The New Order, ale teraz sobie gram jeszcze raz, bo gra jest bardzo świetna. Jest piękna. Łoku.
przeszedłem i teraz sobie gram jeszcze raz. No mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała. I teraz sobie mogę na spokojnie pograć w lepszej grafice i w ogóle, bo wtedy jeszcze miałem starą kartę, a teraz jest elegancko. I sobie po prostu odświeżam tą wybitną grę. Bo jak na gry nowożytne, to naprawdę to jest gra świetna. Naprawdę jest bardzo, 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 bardzo dobra. Ten tumik, jak ten tumik zamontować? Gadali tam pewnie i no ja zaś nie słyszał. O! O! Dobra. Witaj, witam, 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 witam Dariola, witam. Co? Jak się mogli kapnąć? Ja zrozumiałem, że on krzyczał Buka auf Räumen. A to powinno być Buka auf Räumt. Że Buka sprząta. Ja, a na koniak pisało. Przełączyłem sobie tryb strzelania. Jak ja to... Aha, na C, dobra. Keine Verstärkung. Keine Verstärkung. Denn ich habe nicht genug Munition. Wow! LOL! Widzieliście, ile ich tu było? Chcę się semantyką zajmować. No ale to jest bardzo fascynująca dziedzina. O! Jest hier oficja! Te! Halt! Halt! O! No i... Cała rzesza. Dosłownie. Cała rzesza. A to jest moje ulubione. Super beton. Tutaj się czasem nie wczytują tekstury dobrze, bo nie wiem czy wiecie, a jak nie wiecie to ja wam powiem. Że tutaj jest zastosowana taka technologia, która właśnie jest tylko na tym silniku od Rage, czyli Mega Texture, czyli wszystko to, co tutaj widzimy, to jest tak naprawdę jedna tekstura, tylko o olbrzymiej rozdzielczości. I to jest bardzo ciekawe bardzo ciekawa technologia. Tylko czasem właśnie jest taki... Dzieją się takie rzeczy podobne do tego, co się dzieje na Unrealu Engine 3. Czyli, że nie zdąży się na przykład wczytać coś wyraźnie w danym momencie. Dużo pamięci na karcie to po prostu zżera. No, ja mam na karcie 4 giga. Znaczy, no wiadomo. 3,5, bo rzekomo ta moja karta jest oszukana. Zupa beton. A co to znaczy oben? Oben, ja wiedziałem to z Oben. Freigegeben vom Staatsbaurat. Aha, czyli to jest takie. To oni to dostali od jakiegoś tam. No. Staatsbaurat. Że tam z urzędu jakiegoś budowniczego za darmo im to dali. Dofinansowali ich tym, nie? Tak, tak, tak to by znaczyło. Producenta? Ale co producenta? Staatsbaurat z UE. Tak! Oben powyżej, na górze. Aha. Oben... Ale to co to by znaczyło w tym przypadku? Chyba, że to się otwiera do góry, nie? Co mi tu łazi? Czyli, że krótko mówiąc, oni zostali dofinansowani tym betonem przez Unię Europejską, nie? Cool story. Tam są więźniowie polityczni, zamieniani w marmeladę. Że jest góra i nie można stawiać odwrotnie, bo się wysypie. A, ale to co Niemcy byli takie głupie, że nie wiedzieli, kaj jest góra na Kastli.
Ej, patrzcie, nie ma tego. Waszen Cyma. Co to jest? Za małe. Waszen. Nie ma tego. Nie wypełnione jest. Nie wyrobili normy na dzisiaj. Ja to zgłoszę. Zaraz tu w dupie inspekcja BHP się skończy. Kurwa. Dobra. Kajmy to byli. Ja bym se to w ogóle wziął. Tekstury najlepsze. Tekstury są najlepsze. Chyba. Czekajcie, boś mnie teraz zatentegował. No wszystko mam na najwyższe, no. Nawet pamięć VT mam na ultra. Wszystko jest full details. A to jest, moi drodzy, broń. Tego tutaj nie ma oficjalnie nazwane, ale na pewno kojarzycie to z Return to Castle jako Venom. O, straszna broń. Straszna broń. Schütze, ty Deinheim immer schließen Sie das Tesla-Kabel an, auch wenn Sie nur für kurze Zeit Ihr Heim verlassen. No, czyli wiecie, no, jak nie będziecie płacić za sztrum, to wam odetną. Taka jest z tego nauka, taka z tego płynie. Da drüben! O! Yeah. The cliff wall directly below Death's Head's compound. Gonna take a lot of fucking rope to climb up there. Ło, temu aż ręka odpadła. Uuu. Jaki borok, a patrzcie. Ogolony był nawet. A u Niemców był Ordnung. Z wąsem by do boju nie puścili. Nie ma w ogóle rozrzutu. No nie ciepie ni za nic. To fakt. A ten, on taki na pół śpi, nie? Ale to... Umarł z niesmakiem na ustach. Trochę beka. No, nie dla niego, nie? Stets die Schütze Ausrüstung tragen. Uśpiło go, tak, uśpił go ołów. Patrzcie, umarł, ale jeszcze hajlował. Prawdziwy bohater narodowego socjalizmu. Nacjonale socjalistische Deutsche Arbeitspartei. Ho jest ryzyko. Ej, po niemiecku ryzyko to jest ryzyko? Ale jaja. Risk, ryzyko. Ej, ciekawe, nie? Mamy identyczne słowa prawie w tych trzech językach. Hauptstadt Mädels, Miss Burgfräulein. Średnia. Średnia. Raczej średnia. Patrzcie, karimatę ktoś tu miał. Borocki, oni nawet się wyspać nie zdążyli, już ich Blaskowicz skasował. Dobra, jadymy. Tym się troszkę wolno łazi. Bo to jest, no, dość ciężkie. Jak można się domyśleć. To jest Ausschalter, mam taki w pewnicy. Taki, wiecie, czcz. Starej daty. Cztery. Co sądzę o połączeniu całej aglomeracji śląskiej w jedno miasto? Bo no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To by było naprawdę ogromne miasto. Aż za duże. Ci martwi to harcerze byli. O nie! Jetzt hab ich dich. Skąd walą? O! No, ja bym uciekał. Ale on nie chciał.
LOL? Co my teraz tutaj robimy? A! O! Trzeba rozwalić. To był człowiek, który miał takie poczucie służby, że nie mógł. A! Jebnie! Nawet nieźle. Dobra, nie, już nie chcę, już, ja już postrzelałem. No i niemiecka machina wojenna, krótko mówiąc, padła do moich stóp. Dobra. O! Sorry, ja nie widział. Kipnął. O, kipnął. Jak to się godo, spadł z rowerka i chyba już nie wstanie. Zu östlichen Kanone. A, czyli do wschodniego działa. No, ja. Das stimmt. Co wy mi sam próbujecie? Jakieś bailando. Jak Achtung, kaj granatę, co? Co ty mi sam... Dupcy z szamanie. No dbałeś o detale, naprawdę. Tutaj jest tak wszystko dopracowane. Te napisy na ścianach, te w ogóle... Detale na mundurach, nie? Naprawdę mega... Mega... Dopracowana gra. Z ręką na sercu mówię, to jest godny następca RTCW. RTCW. Dobrze powiedziałem. Postarali się, postarali się. Ten 2009 był taki... taki se. Ale to jest naprawdę konkretna produkcja. Dobra. Super beton. Zupa. O! Ziel gesichtet. Ah. Tyle. No i... Cóż. Dobra, dobra. Holy Mother Jesus! Co ja mam sam zrobić? A. Zdupić. Z przyjemnością. Trochę gańba z takiej armaty do ludzi walić, ale no... Jak cza... To cza... Dobra. Kaj jest cel. W ogóle patrzcie, ile ja ominąłem secret roomów. Ale nie jestem jakiś łasy na sekrety. Sekrety będziemy robić w RTCW. To mi się już... Ostatni raz jak przechodziłem, to robiłem tyle sekretów, że większość. Teraz już mi się szczerze mówiąc nie chce. Dobra. Wszystko jest. Puść mnie! You okay, Captain? Take my hand, I'll help you up. Private Wyatt.
jakoś tego. Cóż, no, pies to jest pies, nie? Za dużo w tym psie zostało z psa. Jak byłby bardziej robotem, to by się na taką tanią sztuczkę nie dał nabrać. No ale... No ale... Tutaj ta ręka... General Death's Head. He's nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the General, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Go. Are you lazy or we roasted? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. Come on. No i jadymy. Trochę wspinaczki. O! Nie ma takiego bicia. Kolegowie Niemcowie. Zastanawiacie się, jak on to przeładowywuje? Ja nie. No. Kurwa. Ciekawe, czy to, no to się, myślę, że nie wiem, czy to tak by wyglądało w prawdziwości. Ten out of... Nieważne. 9 out of... Almost there, sir! Just keep... I'm sorry, sirs. I didn't see him coming. That's up to you now, Blazkowicz. Get to the control room and open the gate. No i... Ale kurde, Blazkowicz to jest taki normalnie człowiek, że człowiek z misją, idealny do tego zadania. Lagerraum. Fallgitter zur Zentrale. Zutritt verboten. To ja idę. Halo. Nie idzie.
Człowiek Polak, dokładnie. Bereich Freihalten. Za Frei to nawet w pysk nie idzie dostać. Tak uczą. Ręce i nogi na drabinie. Zauważcie, rzadka rzecz w grach. Teraz się zacznie taki etap typowo, powiedzmy... muszę się napić. Mam co? Dobra, nie mam. Typowo zamkowy. Nicht auf dem Gegenwicht stehen. Czyli nie stawać pod tym, bo śleci na łeb. Teraz bierzemy coś cichego, bo tutaj będziemy próbować... No! Po cichu. To jest takie... No, najłatwiej to porównać właśnie do zamku w Return to Castle. Tutaj większość... Znaczy, no tam po cichu szło tak średnio, a tutaj idzie nawet większość... Jakby się sprężyć... Jakby się spiąć... Gegenwicht to przeciwwaga. No, zgadza się. Nie stawać pod nią. Bo jak się zdupi na łeb, no to... Zgon. Kojfnął. Chyba zawał, ale nie wiem. Widzicie, zamek jest spory. Bierzemy granaty. Tętno. Hund! No! Schlafen Sie sich. Zaraz tu powinien przyjść pan Niemiec. Lol. A tu stoi Herr Offizier. I tu jest naprawdę fajnie zrobiony ten klimat tego starego Wolfa. Te obrazy z jakimiś... Nie wiadomo kim, bo podpis zamazany. Z jakimiś ludźmi. Dobra, i teraz pytanie brzmi, czy złazić na dół, czy nie? Jeszcze nie złażę. No i przód obejrzymy, co się sam dzieje. Achtung, Bereich bewacht von... Mechanischen Kampfhunden. Czyli to jest mechanischer Kampfhund. Warto spamiętać. Kampfhund. Aha! No w tym panu było wiele rzeczy, ale nie było w nim woli walki. Nie walczył w ogóle. Aż się... Ale że po strzale w głowę ktoś się łapie za twarz, no to podziw budzi.
Widział. Tak. He has seen too much shit. A, my tu byli. Dobra. Bo go przestrzeliłeś, to za twarz się złapał. A co, że facepalmnął, bo co, za słabo strzelałem. A. Czy to jest verboten? Ach. O! Coś się stało. Dobra, ja tutaj muszę zakończyć pierwszy odcinek, bo widzę, że coś z live'em nie tak. Także kto